Posłuchajcie. Na dzień dzisiejszy słowa z psalmu 115 i z listu apostoła Pawła do Rzymian. Dlaczego mają mówić narody, gdzież jest ich Bóg? Bóg nasz jest w niebie, czyni wszystko, co zechce. To bowiem, co w Bogu niewidzialne, Jego wieczna moc i boskość, są od stworzenia świata, widoczne w dziełach. Błogosławiony, szczęśliwy ten, który nie widział, a uwierzył. Takie słowa usłyszał Tomasz po zmartwychwstaniu Jezusa. A ty, czy widziałeś, czy dotykałeś swojego Boga? Bóg daje się poznać. To On cię dotyka, On patrzy, jest obecny na każdej drodze twojego życia. Psalmista powiada, dlaczego narody mają pytać, gdzie jest ich Bóg? I odpowiada, Bóg jest w niebie. Ale nie jest ci daleki. Jest tym, który wszystko może. Jak często czujesz obecność kogoś, kogo kochasz, kogoś, na kim wiesz, że możesz polegać, mimo iż nie ma go w danym momencie przy tobie. Tak jest z Bożą obecnością. Z tą różnicą, że Bóg jest w każdym miejscu, nie ma dla Niego przestrzeni w twoim życiu, gdzie by Go nie było. Nie ma takiego miejsca, gdzie by Go dla ciebie zabrakło. Jest w każdym miejscu, czasie, sytuacji. Nawet jeżeli czasami pytasz, Boże, dlaczego mnie opuściłeś? Nie jesteś sam, nie jesteś sama. Bóg zaprasza do poznawania, do doświadczania Go w słowie, w rozmowie, w modlitwie, w różnych sytuacjach naszego życia. Boża obecność to przestrzeń przebywania z Bogiem. Miejsce, do którego każdy z nas ma dostęp. Bóg nie jest ograniczony czasem i przestrzenią. Dlatego nie sprawia Mu trudności być przy nas. Bóg zaprasza cię do społeczności z sobą. Zależy Mu na tobie, chce się o ciebie troszczyć, chce widzieć twój uśmiech, ale również siedzieć obok ciebie, kiedy płaczesz w samotności. Bóg na kartach Biblii, ale i w życiu każdego z nas powtarza ja jestem. Byłem, jestem teraz i będę. Byłem, jestem i będę twoim Bogiem. Byłem, jestem i będę przy tobie. Bóg, chcąc dać się poznać, sam stał się człowiekiem. Chce być ci bliski od stworzenia jako twój stworzyciel, Ojciec wszechmocny i wszechpotężny, ale również jako ten, który staje się człowiekiem, nauczycielem, mistrzem i przyjacielem. I ten, który jest pocieszycielem, Duchem Świętym. Jesteśmy zaproszeni do społeczności z trójjedynym Bogiem. W najbliższych dniach szczególnie żywe będzie dla nas spotkanie z Jezusem. Jesteś zaproszony do doświadczenia bliskości historii Wielkiego Tygodnia. By spotkać Jezusa w Wieczerniku, na wzgórzu Golgoty, ale również jak uczniowie przy zmartwychwstaniu przy pustym grobie, jak i w zamkniętym domu. Doświadcz mocy, poświęcenia, pokonania śmierci, ale i radosnego czasu zmartwychwstania. Bóg mówi, byłem, jestem i będę. Amen. Zostańcie z Bogiem.